Przecież to straszny bandyta. Ala, boję się o ciebie. Rozumiesz to? Od czasu napaści na Alę Sebastian nie odstępuje dziewczyny na krok. Widzi, że Adrian nie żartował i naprawdę ma zamiar zemścić się na niej za to, że zeznawała przeciwko niemu i dlatego trafił do więzienia. Nie pomaga mi tu jej panikowanie. Tak już sama z ciebie jestem przerażona. A jak on mnie kiedyś, nie wiem, dorwie? Ala, na razie po prostu nigdzie nie wychodź i niech stale ktoś z tobą jest. No ale jak długo to jeszcze potrwa? Złap ją go, zobaczysz. I Seba, ty nie musisz jechać po Elę do szpitala? Mam jeszcze chwilę. Nie, wiesz co, jedź. Bo wy i tak już macie wystarczająco przechlapane przeze mnie, bo już nie macie teraz gdzie mieszkać, więc niech chociaż ona na ciebie nie czeka, okej? Ala, wszyscy ci mówili, żebyś się tym nie przejmowała. No ale jak tu się tym nie przejmować? Jedź, ja sobie dam radę, moi rodzice są na dole, wszystko będzie spoko. Serio. No, no okej, dobra, to lecę, pa. Dzięki. Seba? Słuchaj, nie wychodź, nie. Przed domem jest jakiś dziwny koleś. Nie, jest sam. Czekaj. Poczekaj. Okej, okej. Widzę, na razie. Czego tu chcesz, cię? Co będziesz na mnie napadał, gościu? Co ty tu robisz? A jak myślisz, geniuszu? Czekam na Alę, ktoś ją musi do szkoły odprowadzić, tam grasuje jakiś świr. Przeraziłeś ją tylko, widziała cię z okna. Nie chciałem, ale nikt nie będzie na nią napadał z nożem. Ten świr to jej ex i lepiej trzymaj się od tego z daleka. Jej ex? A co on jakiś że na nią z nożem będzie naskakiwał? Nie tylko. Napadł na nas jeszcze raz, jak wracaliśmy do mieszkania na Starego z jakimiś swoimi przydupasami. Co ty gadasz? Tak, to jest koleś, który zwiał z więzienia. Sprawa jest na policji, to jest grubsza sprawa. No naprawdę, Frodo, nie pakuj się w gówno. A jak ona się czuje? No jak? Przerażona jest. Ale ty nie powinieneś z nią teraz być? No, jej rodzice wrócili, a ja muszę jechać po Elę do szpitala. Dobra, no ale... Kurde, wiesz co, ja się tym wszystkim zajmę. Ja jej będę pilnował. No, dobra, w sumie jakbyś miał na nią oko. Tak zrobię. Ty leć, bo się spóźnisz. Dobra, dzięki. Ja się tym zajmę. Kim jest ten twój ex? Porąbało go, że będzie ci nożem groził? Cześć, tak w ogóle. Myślałem, że to jakiś zwyrol, co stoi pod szkołą i dzieci obserwuje, ale Seba powiedział mi, że ty go znasz. No tak, znamy się, no niestety po prostu. Myślałam, że jest mniej szalony. Świetnie. Dobra, nic się już nie martw, ja się wszystkim zajmę. Będę cię pilnował od teraz. Co ty robisz? Zainstaluję ci aplikację, dzięki której będę wiedział, gdzie jesteś o każdej porze dnia i nocy. Ale po co mi coś takiego? Nie przejmuj się. Jak będziesz chciała, to będziesz mogła to wyłączyć. Skoro chcę cię chronić, to chyba muszę wiedzieć, gdzie jesteś, tak? Dzięki.